Dzień dobry Państwu, a raczej może dobry wieczór. Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa w Galerii Urodzenia Radzyńskiego Ośrodka Kultury na kolejnym wernisażu. Wernisażu Renaty Siorygi, którą w tym momencie bardzo serdecznie witam. Spotykamy się pierwszy raz po dłuższej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa i narodową kwarantanną. I cieszę się, że chociaż w ograniczonej liczbie, ale są Państwo z nami. To dowodzi tego, że jednak chcemy uczestniczyć w kulturze, chcemy powracać do normalności. I w tym momencie bardzo serdecznie pragnę Państwa powitać, jak również wszystkich tych, którzy będą oglądali nasz wernisaż za pośrednictwem telewizji Radia. Szanowni Państwo, dzisiejsza wystawa daje nam taki promyk nadziei. W obecnych trudnych czasach pandemicznych, a także w okresie zimy, jaką właśnie przeżywamy, pięknej, mroźnej zimy, dzisiejsza wystawa jest taką bardzo ciepłą wystawą, która na myśl przywołuje nam gorące lato, wakacje. I w tym momencie bardzo serdecznie chciałbym podziękować naszej dzisiejszej artystce za to, że ten promyk słońca przywiozła nam dzisiaj tutaj do Radzenia Podlaskiego. Bardzo serdecznie witam też opiekuna Galerii Urodzenia Radzyńskiego Ośrodka Kultury Arkadiusza Kurpę, któremu w tym momencie już oddaję głos i proszę o dalsze prowadzenie.
Witam serdecznie wszystkich. Bardzo się cieszę, że możemy w końcu ruszyć po tej przerwie. Już się stęskniliśmy wszyscy za tymi naszymi wernisażami. No i witam przede wszystkim Renatę. Dobrze, że z nami jest. Drugi raz przyjechała, bo już 6 lat temu była tutaj jej wystawa w Radzeniu. Mam nadzieję, że to nie jest ostatnia też tutaj. Renata przyjechała do nas ze Świdnika. Jest absolwentką Liceum Plastycznego w Lublinie i Wydziału Artystycznego UMCS-u. Na co dzień pracuje w Centrum Kultury w Świdniku. No i jest tytanem pracy. Byliśmy wiele razy na wspólnych wernisażach, to widziałem. Od świtu do nocy. Rano na śniadanie się widzieliśmy, później na kolacji. I w międzyczasie dwa obrazy powstały. No także wkładam to całe serce. No myślę, że najlepiej to jak samo było. Proszę bardzo. Serdecznie Państwa przywitać. Myśleliśmy, że już takim tylko nie będzie. Aby tam mogły dwie osoby. Widzę większe grono i moi znajomi, i moi rodzina. No i cieszę się strasznie. Widzicie Państwo, no to niektórzy już mnie po raz drugi, ponieważ widzę rozpoznaję znajome ludzie. Trochę jest lat starych, trochę jest nowych. Także no, przeważnie, tak jak tu Pan Dyrektor powiedział, są to obrazy kwiaty, letnie kwiaty, bo ja po prostu kocham lato i kocham tak jak te tak kobiety, takie piękne roślinki. W tym roku się pokusiłam po raz pierwszy o zimę, bo nigdy nie ruchałam zimy, ale tutaj tak nam spadł śnieg, że aż było grzechem nie spróbować, więc takie maleństwo tam piszą po kątach i to właśnie takie ostatnie owoce mojej pracy. Część już poszło do ludzi, więc niestety nie zobaczycie Państwo ich ewentualnie na Facebooku jeszcze. No i cóż, no i chciałam serdecznie podziękować organizatorom tej ustawy. Byłam troszeczkę zaskoczona, że tak chcieliście mnie po raz drugi. No ale bardzo się z tego cieszę, bo mogłam zobaczyć i Państwa, i znajomych. No i oczywiście odwiedziłam swoją rodzinę, której właściwie bywam coraz rzadziej, ale nie wiem, czy Państwo wiecie, ja tutaj się wychowałam w zasadzie blisko Radzynia. Mianowicie jest taka wioska Brzosów, ale też nie bywało się okazuje. Dzisiaj się dowiedziałam, nie widziałam. I prawdopodobnie się pewnie gdzieś tam zobaczyli, tylko... Tylko nie zwracała na podniarza u Pani. Tak jest, no. No, a też się okazuje, że z Zapłota byliśmy sąsiadami, także jest wakacyjnymi. No, tak, może ja... Jeszcze z jednej rodziny jeszcze coś odkryjemy. Tak, tak, jeszcze sobie pogadamy i się okaże, że jakaś rodzina pewnie gdzieś tam, no, to kompnie. Tak, także ja... Umówimy się na trzeci rodzinę. No, teraz trzeba trochę nowych obrazów więcej nazbierać. No, to... Mimo, że dużo pracuję, to jednak taką dużą galerię, to trzeba troszkę się wysilić. No, ale macie Państwo naprawdę cudowne miejsce, gdzie strasznie ono podoba. No, u nas w Świdniku nie ma takich zabytków, prawda? Mamy takie zwykłe, nowoczesne salony. Lotnisko na to macie. No, lotnisko mamy, ale muszę Państwu nie przyznać, że lotnisko niestety... Ja nie korzystam osobiście. Jeździmy do Warszawy na lotnisko. No ale lotnisko mamy, tak. Można przydać. Motorowy. Tak. Także dziękuję serdecznie. No niestety nie mam początku, bo to zakazane, tak? Takie czasy nie można. My również bardzo dziękujemy za to, że chciała Pani nam przywieźć tutaj trochę swojego świata i w zamian my chcielibyśmy Pani wręczyć trochę naszego świata. Album pokazujący piękno naszego Radzenia Podlaskiego, również i tego miejsca, w którym się znajdujemy. Niech ten album przypomina Pani ten nasz dzisiejszy wieczór, to nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo serdecznie dziękuję. Na pewno się nie przyda, może skorzystam na raz. To będzie okazja, żeby jeszcze raz tutaj się spotkać. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Dziękuję także Państwu. Zapraszam wszystkich do oglądania dzisiejszej wystawy. Zapraszam na inne wydarzenia organizowane przez Radzyńskie Ośrodek Kultury. Dziękuję bardzo. Brawo.
Chciałem wymyśleć taką sytuację, że ktoś nas otrzyma, potem tego... Więc składam sobie plany wymyślone takie, jakie tam chcę, nie? Jakie tam sobie wymyślę. I później rozcięłam taki bardzo szeroki plan, bardzo długi, więc używam tego nylonowego, tak? Jeszcze jedno są prosta, takie czerwone, czy są takie potem. I bardzo delikatnie rozcieram z całą partię tego, a później następnie, jak to już wszystko rozwiązuje tak jak chcę, patrzę, czy wystarczająco tło mi błyszczy. Jak błyszczy, to jest ok. A jak nie błyszczy, to jeszcze dodaję jakiś tam błysk i znowu rozcieram. I tak dotąd, aż jestem zadowolona z tła. Jak już mam to tło, to wtedy już szczegóły tego konkretnego obrazu. I tam gdzieś gdzie też mogę ewentualnie rozetrzeć, albo nie. To właśnie tak więcej, czy stają obrazy.